Nieskuteczne diety cud i epidemia chorób, które są efektem złego trybu życia, sprawiły, że coraz częściej pomocy w odzyskaniu lepszego zdrowia czy szczupłej sylwetki szukamy u dietetyka. Naszą rozmowę rozpoczynamy od przypomnienia elementarnych zasad zdrowego stylu życia. Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia. Ja zawsze to powtarzam, że nie ma samej diety, nie ma też samych ćwiczeń fizycznych. Tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby nie zabrakło w tej diecie wszystkich składników odżywczych. Jeżeli opuszczamy posiłki, to tak naprawdę powodujemy, że nasz organizm odczuwa stres metaboliczny i go głodzimy, czyli on się czuje bardzo w tym momencie niekomfortowo. Tutaj wynikiem tego jest tak naprawdę zaniżenie metabolizmu. Na swoje zdrowie, czy też jego brak, pracujemy przez długie lata. Im jesteśmy starsi, tym niestety ten metabolizm spada. Więc tutaj w każdym wieku warto o to zadbać, żeby ta dieta była mimo wszystko racjonalna. Żeby właśnie było 5 posiłków, żeby były warzywa, żeby były owoce, żeby były produkty te niskokaloryczne. Tak wiele zależy od nas samych. Czynniki genetyczne tylko w niewielkim stopniu odgrywają rolę w nadwadze i otyłości. I tak jak przy wielu chorobach towarzyszących, mogą predysponować do nadwagi i otyłości, natomiast nie mogą jej wywołać. I takie osoby, jeżeli właśnie miały w rodzinie mamę, tatę otyłą, muszą jeszcze większą uwagę skupiać na tym, żeby nie było rozwoju nadwagi i otyłości. Lato to najlepszy czas, by coś zmienić w swoim życiu. Warto zacząć od zmian na talerzu, sezon na warzywa i owoce w pełni, a przecież te produkty powinny stanowić podstawę naszej kuchni.